Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. To jest Acer Nitro 5 AN51552. To jest taki dwu-trzylatek z GTX-em 8 generacji, piąteczka, matryca Full HD. W poprzednim odcinku, zdaje się, robiłem podobny model, ale tam była masakra. Tamten to był nowszy model, ale tam okazało się w tamtym przypadku, że tam jest uszkodzony procesor Ryzen. Piąteczka serii 4000, tutaj mamy i piątkę Intela. Co się dzieje z tym laptopem? Ten laptop w ogóle nie działa, dostałem go rozkręconego. To jest od mojego znajomego laptop, który też prowadzi serwis. Laptop podobno był tutaj coś grzebany, on w środku ma jakieś modyfikacje, coś tam jest przypalone, jakieś elementy zostały wymienione, nie wiem. Z ograniczeniem prądu podłączyłem sobie zasilacz serwisowy do niego i okazało się, że on w ogóle prądu nie bierze. Przy podłączonej baterii, przy odłączonej baterii w ogóle prądu nie bierze, nie włącza się, zero reakcji, jak widać. Zobaczymy, co jest w środku. Ja już go w środku oglądałem, ale zaraz wam pokażę. Nie będzie tutaj dużo rozkładania, ponieważ on jest rozkręcony od spodu i nie ma śrubek. Tutaj widzicie taka klapa, dosyć ciekawa. Dobra, zaglądamy do środka, pokażę wam, jak to wygląda w środku. Oczywiście zabezpieczenie ESD zakładam i proszę. Bateria jest wypięta. Laptop nie bierze prądu, więc sprawdzimy sobie rezystancję na głównej linii zasilania przy kondensatorach, które są na tej głównej linii. Sprawdźmy. W tym miejscu zauważyłem, że mamy po prostu wymienione kondensatory na głównej linii. Tu mamy masę. Tu mamy plus. W tym miejscu również zostały kondensatory wymienione. Tak jakby tu była awaria klasyczna kondensatorów. Pomiar rezystancji mamy 52 ohmy. Trochę nisko. Tu na głównej linii zasilania. Poza zakresem. Więc nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. Tutaj te dwa wiki, mamy około 200 ohmów, czyli to może być zasilanie RAMu. Tutaj 56 ohmów, 60, jest jakaś przetwornica, być może do zasilania mostka. Tu mamy fazy do karty grafiki, zaraz ściągnę radiator i sobie to pomierzymy. Ok, ściągnąłem radiator. Płyta była wykręcona w sumie, była na dwie śrubki załapana. Pokażę wam zaraz te miejsca, które są uszkodzone tutaj, które zauważyłem gołym okiem. Tutaj jeszcze został jeden wkręt. Bateria CMOS jest sprawna. Zaraz pomierzymy sobie tutaj wszystkie resztę tych faz. Cztery fazy dla CPU. Jedna faza pomocnicza i jedna będzie dla GPU prawdopodobnie. Nie wiem ta czy ta. Schemat sobie ściągnąłem, ale niestety do tej platformy schematu nie ma. To jest LAF952P. Posłużę się schematem od LAF951P. One są bardzo zbliżone do siebie, ale to zobaczymy zaraz. Chciałem wam teraz pokazać tak. Kołek od Wi-Fi-ka został wyrwany. Ktoś tu próbował to lutować. Przy zasilaniu procesora na głównej linii dwa kondensatory wymienione. Niedbale, blisko siebie. Może po prostu nastąpiło to wypalenie. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. Tutaj wygląda, jakby kondensator leżał jeden na drugim. Tu zostały kondensatory wymienione.
To wam pokażę później pod mikroskopem. A najgorsza rzecz, która tutaj jest, zobaczcie tutaj. Tutaj był jakiś Armagedon. Tutaj się MOSFET prawdopodobnie spalił. Został wymieniony. Ścieżki się po prostu przypaliły. Tu mamy drugi MOSFET. No widzicie. Coś takiego tutaj się wydarzyło. Oprócz tego... No właśnie, to miejsce mi się też nie podoba. Ten kondensator po prostu leży. Jeden obok drugiego. Nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione. Albo on został dolutowany, albo po prostu... I slot jest przypalony z tej strony, zobaczcie. Slot jest przypalony lutownicą. Slot RAM. Ojejku, ojejku. To jest konstrukcja na niedosyć nietypowym układzie ładowania. 88, zdaje się, Intel Sila, seria 88. 88739 Intel Seal. To sobie też ten układ ładowania sprawdzimy. Oczywiście trzeba sprawdzić na dzień dobry również. Tu zrobimy podkładkę z kartona, ósmą nogę naszego układu SPI. Czy przypadkiem most nie jest uszkodzony? Zrobimy to od razu. Tu mamy układ SPI. Pole masowe. I zobaczmy. Pomiar rezystancji do masy. 1,7 kg. Bardzo dobrze. Jedziemy z resztą faz. Procesor. 4 fazy mamy. Koło 4-5 ohmów. Te fazy są wspólne, więc można sobie pominąć resztę. 17-18 ohmów tutaj, na tej fazie. I na tej 5 ohmów. Raczej poprawnie. Tu prawdopodobnie jest pomocnicze napięcie. 43 ohmy. Bardzo dobrze. I tu mamy dwa dławiki, dwie cewki. To może być piątka i trójka. Mamy mega ohmy tutaj. 90 ohmów. 90 ohmów, czyli ta przetwornica prawdopodobnie zasila nam V-ramy tutaj, naszego GTX-a, a nasz GTX, czyli ten GeForce, jest zasilany dwoma fazami tutaj. Sprawdźmy sobie to rezystancję względem masy. Około 2 ohmów. Bardzo dobrze. Druga faza. Też około 2 ohmów. Tu mamy jeszcze małą przetworniczkę. ,7 kg. Czyli tak. Zaraz sobie podłączymy. Jeżeli płyta nam nie pobiera w ogóle prądu, podłączymy ją sobie do zasilania. Kodówek sobie na razie odłożę. I sprawdzimy, czy na naszej głównej linii zasilania pojawia nam się plus 19 V. Ale zanim podłączę zasilacz, jeszcze raz, sprawdzimy, czy na tym rezystorze pomiarowym, tu mamy pierwszy MOSFET, drugi MOSFET, pojawia, czy nie ma tutaj zwarcia. Jeżeli tu jest zwarcie, to niestety układ ładowania nie wysteruje nam tych dwóch tranzystorów. Dobrze, pomierzymy te dwa MOSFETy. Pomiar diody. Mamy tutaj, z tej strony mamy źródło, tu mamy dren, od drenu do źródła, od źródła do drenu powinno być, powinien być spadek napięcia. Około 0,5 V mamy, prawie 0,5. Także dobrze, w drugą stronę nam ten tranzystor nie przewodzi. Drugi tranzystor od drenu do źródła nie przewodzi i od źródła do drenu przewodzi nam. Rezystancja względem masy do rezystora pomiarowego. Kiloohmy. Pole masowe.
Jeszcze raz sprawdzę. Mamy poza zakresem, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie ma zwarcia. Teraz co? Podłączymy zasilacz serwisowy. Mam włączoną linię. Zmienię zakres na pomiar napięcia. Znowu wepnę się w pole masowe. Podłączę sobie zasilanie. Mam ograniczenie prądu do 2 A w razie czego. I na naszym rezystorze pomiarowym mamy 0,4 V. Na głównej linii mamy 19. Za naszym pierwszym MOSFETem 0,09. Czyli MOSFETy nie są wysterowywane na głównej linii zasilania, nie pojawia nam się plus 19, więc dlatego nam się po prostu laptop nie włączy i nie ładuje. Dobrze, odłączę go. Trzeba przyjrzeć się samemu układowi ładowania, czy przypadkiem nie został uszkodzony, bądź czy tutaj nie zostało coś narobione więcej. Płyta trafi pod mikroskop i pojedziemy według schematu, sprawdzimy sobie ten układ Intel Sila 88, zdaje się 739 dokładnie. Ja sobie spoglądam na schemat w międzyczasie. Ok. Rejon układu ładowania trafi nam tutaj pod mikroskop. Tutaj sobie obejrzymy jeszcze ten rejon wypalony tutaj, naprawiony przez kogoś. Schemat płyty głównej, kawałek schematu, w zasadzie od samego złącza zasilającego. Mamy plus 19 VIN, mamy pierwszy MOSFET, drugi MOSFET, rezystor pomiarowy. Układ ma oznaczenie na płycie PU301. To oznaczenie pokrywa się z tą płytą, z tym schematem. To jest LA-F951 i ten schemat pokrywa się z naszą płytą F952, więc wykorzystamy sobie ten kawałek schematu. Tutaj mamy górny klucz, dolny klucz do ładowania baterii, dławik przy ładowaniu baterii, rezystor pomiarowy przy ładowaniu baterii i tu gdzieś idzie nam pin do złącza baterii, dodatni pin. Oprócz tego oczywiście są piny SDA, SL, czyli logika. Tu macie wyprowadzenia SCA i SDL, SL, SDA i SL. Co nas interesuje? Interesują nas podstawy. Nasz układ ładowania nie wysterowuje nam tych dwóch kluczy. Może być kilka przyczyn. Sprawdzimy sobie tutaj ten obwód AC in. Sprawdzimy sobie jeszcze oczywiście na początek zasilanie układu. To jest podstawa. Układ musi być zasilany bezpośrednio z zasilacza, czyli tutaj mamy zasilanie układu. Gdzieś z tego miejsca powinien być układ zasilany. Czyli tutaj mamy dzielnik napięcia, mamy kondensator. Trafia nam to na nogę numer 1. Jedna rzecz. A druga sprawa, samo zasilanie układu, żeby ten układ zaczął nam pracować, żeby logika tego układu działała. On musi być zasilany. Na nodze 18, ja może przybliżę troszeczkę. Na nodze 18 mamy DC-in. DC-in, tu mamy kondensator do masy. Tu mamy rezystor o niskiej rezystancji. I tu mamy podwójną diodę. Prawdopodobnie szotkiego, jakąś taką z niskim spadkiem napięcia. I macie linię 19 V VIN, czyli w ten punkt powinno trafić nam to napięcie z tego miejsca, czyli bezpośrednio z gniazda zasilania, nie gdzieś stąd, a i stąd. Tutaj mamy rezystor pomiarowy, tylko bezpośrednio stąd, tak jak tutaj z tego punktu. To napięcie trafia na tą podwójną diodę poprzez ten rezystor. To będzie chyba około 10 ohmów. Trafia nam na nogę 18 układu i układ zaczyna pracować, zaczyna być zasilany. Oprócz tego muszą być spełnione również inne warunki, żeby on działał. Musi być AC in, AC OK, ale to później. Skupimy się na razie na naszym zasilaniu. Druga noga tej podwójnej diody to jest zasilanie bateryjne, czyli układ zasilania jest zasilany albo z baterii, albo z naszego zasilacza. Jest to tak rozwiązane, to jest takie proste i sprytne rozwiązanie,
Bo układ może być zasilany jednocześnie i z zasilacza, powiedzmy, i z baterii. Tutaj to wszystko jest odizolowane poprzez tę diodę. Sprawdzimy sobie tą diodę. Sprawdzimy sobie, czy to nasze zasilanie tutaj trafia bezpośrednio na nasz układ ładowania. Jeżeli układ ładowania nie jest zasilany, tak jak powiedziałem, to komputer w ogóle nie wstanie, nie uruchomi się. Chciałem Wam pokazać te wszystkie miejsca, które tu były naprawiane. Zobaczycie sobie te kondensatory przy slocie RAM. To są te dwa kondensatory polutowane w miarę równo. To nie ma problemu, ale zobaczcie tutaj, to jest to drugie miejsce, które mi się nie podoba w zasadzie. Zobaczymy, czy to poprawię. Tutaj slot RAMu jest przypalony przez lutownicę. Chyba hot. Teraz miejsce przy procesorze na głównej linii zasilania. Patrzcie to, co tutaj się wydarzyło. Jakiś włos się dostał, czy co to w ogóle tu jest? Tak, chyba jakiś włos. Od jakiegoś zwierzaka może. Tak to zostało polutowane, widzicie? I nasze główne miejsce, które mnie interesuje tutaj, to jest właśnie układ ładowania i tutaj to miejsce, zobaczcie. Bezpośrednio z gniazda zasilania napięcie tutaj sobie na te dwa węglowe rezystory, czy dławiki. Dławiki to są PL102 i 101. Tutaj trafia napięcie, to jest pierwszy klucz. Drugi klucz, ten klucz został wymieniony. Tu chyba się ścieżki upiekły trochę, bo tutaj widać, że jest... Tak to wygląda po prostu. Wszystko to zabrudzone. Dobrze, tu mamy tu K72, jakiś MOSFET prawdopodobnie. Tu jest jakaś przetwornica. To nie ma związku z naszym układem ładowania. Tu mamy rezystor pomiarowy. PR303. Ale my się skupimy na naszym układzie ładowania. Nasz układ ładowania musi być zasilany. Czyli mamy Intel Seal 88739. Pierwsza noga AC in. Mostek. To znaczy dzielnik napięcia plus kondensator. Zobaczymy sobie, gdzie tu jest masa. Tu prawdopodobnie ta gruba ścieżka z tej przelotki sobie idzie dalej. Proszę na naszą diodę podwójną. Tu prawdopodobnie będzie zasilanie bezpośrednio z gniazda zasilania. Tu mamy zasilanie bateryjne z tej strony prawdopodobnie. I tu mamy wyjście z tej podwójnej diody i ona, to zasilanie powinno trafić na 18 nogę. Tu mamy pierwszą nogę po 6 nóżek, czyli mamy... Nie, to jest 8 nóżek. Tu mamy 16 nogę, 17, 18, czyli na tym kondensatorze powinno być napięcie zasilania naszego układu. Zaraz to sprawdzimy. Jakim tutaj? Na miernik, zaraz sobie zmienię zakres. Czyli tak, od tego punktu do tego kondensatora powinno być przejście. Mamy przejście na 18 nogę z podwójnej katody tej diody. Tu mamy anodę, która idzie bezpośrednio do wyjścia układu ładowania. To się zgadza. A tutaj powinno być przejście do naszego gniazda zasilania bezpośrednio tutaj. I popatrzcie, nie mamy przejścia na zasilanie. Dobrze, podłączymy zasilacz, sprawdzimy, czy tutaj się napięcie nam pojawi na tej nodze i na tym dzielniku. Nie mamy podłączone. Zmieniłem zakres. Wpinam się w pole masowe. I popatrzcie. Nie mamy tutaj napięcia, więc nie będzie jej tutaj napięcia. Układ ładowania po prostu nie jest zasilany, więc nie pracuje. Czy na naszym pinie plus 19 jest zasilanie? Mamy zasilanie. Czyli prawdopodobnie przy tym uszkodzeniu, przy dwóch tranzystorach MOSFET,
na wejściu, tam gdzie się ścieżki wypaliły, tam się coś wydarzyło. Została uszkodzona ścieżka, ta, która idzie tutaj w przelotkę. Gdzieś tam w płycie sobie idzie i powinna łączyć nam się z tymi dwoma pinami, czyli z zasilaniem, a nie łączy się. Więc co zrobimy? Zrobimy pomost od tego pina do tej anody, tej podwójnej diody i tu powinno nam się pojawić napięcie i przez co zasilany będzie nasz układ zasilania. Jeżeli on jest sprawny, jeżeli reszta jest sprawna, to powinno nam się pojawić plus 19 V na głównej linii zasilania. Tego dokonamy. Słuchajcie, płyta została podniszczona z drugiej strony. Przelotka została prawdopodobnie, obwód biegnie w środku płyty głównej. Nie będziemy tutaj nigdzie jakichś tam drutów robić z tego miejsca, bo to i tak wygląda nieciekawie. Puścimy bezpośrednie połączenie z naszego dodatniego bieguna tutaj, z naszego gniazda zasilania do naszej podwójnej diody. Zrobimy to tak, tutaj sprytnie gdzieś to puścimy, żeby to niczemu nie przeszkadzało. Ten układ nie bierze dużego prądu, jeśli chodzi o samo zasilanie, więc to nie musi być jakiś tam super gruby drut. Zrobimy taki po prostu mostek. Sprawdzimy sobie potem, czy przetwornica plus 5 ALW ruszy, czy pojawi się generalnie napięcie nasze, tutaj to główne napięcie na tym głównym rezystorze pomiarowym. Zobaczymy. Jak to zrobimy? Zrobimy to tak. Tutaj puścimy sobie przewód od tego pina tutaj do tej nogi naszej diody. To będzie szybki strzał. Damy tutaj minimalnie fluxa z tego pina i na tego pina tej diody. Lutownica rozgrzana na 290 stopni, to powinno wystarczyć. W ten sposób. Niestety taka drutologia, ale no, nie mam za bardzo wyjścia. Ten drut potem tutaj jeszcze przyczepimy sobie na jakiś lakier. Mam taki lakier bezbarwny, który szybko schnie. Tą końcóweczkę jeszcze przytnę. I ta strona tego przewodu trafi tutaj na naszą diodę. Muszę go uformować, żeby to miało ręce i nogi. Może w ten sposób. Tak. Powstał taki most, taki mały chamszczak, ale przewód sobie potem jakoś tutaj uformuję i przykleimy go później na klej. Może na gorąco to zrobię. Teraz będzie pora na przetestowanie tego. Zobaczymy, czy nasza płyta po prostu wstanie, czy nasze przetwornice zadziałają, czy będziemy mieli plus 19 na głównej linii. Podłączymy teraz zasilanie. Mamy minimalny pobór prądu 10 mA, a potem to zeszło do zera. To dobrze wróży. Co nas interesuje teraz? Na naszym mierniku powinno nam się pojawić tutaj 19 V, pole masowe. Proszę bardzo. Na naszej linii zasilania. Proszę bardzo. Na głównej linii zasilania na przetwornicy CPU mamy 19. Czy mamy naszą piątkę ALW gdzieś? Tu będzie piątka ALW? Czy tutaj? Już nie pamiętam. Gdzieś tu musi być piątka. A tutaj chyba mamy przetwornicę jeszcze. Proszę bardzo, mamy. Tutaj jest piątka. 5 V ALW mamy obecne. Super.
Tutaj będzie dziś przetwornica 3,3 V, ale ona wystartuje dopiero po włączeniu laptopa. Na pinie power on. Pin power on znajduje się z drugiej strony. Pomyliłem się, myślałem, że jest z tej strony. Na 20 chyba 7 czy 6 nodze. Gdzieś tutaj. Proszę, mamy 3,2 V. Super. Dobra. Spróbujemy tą płytę teraz uruchomić. Płyta jest w kadłubie, skręcona na kilka śrubek tutaj. Chłodzenie jest założone. Wszystkie fleksy mamy powpinane. CMOS jest podłączony. Podłączona jest również matryca. I zaraz sprawdzimy, czy on się włącza. Ten rozruch może być opóźniony, oczywiście, bo tu pewnie reset CMOS-a poleciał. Laptop niejedno przeżył. Dobra. Założę tutaj dolną obudowę i spróbujemy go włączyć. I słuchajcie, podłączyłem zasilacz. Włączamy laptopa. Zobaczymy, czy on się uruchomi. Czy się zbotuje, to jest najważniejsze. Proszę bardzo. Mamy obraz. Ja tutaj może zakryję pulpit, ale w sumie nie ma ekranu logowania, tego głównego. Udało się. Laptop się odpalił. Ładuje baterię, jak widzę. Fajnie. Ok, to do podsumowania. I podsumowując, laptopa uratowałem. Widzieliście, co było w środku. Było troszeczkę namieszane. Były źle wrobultowane kondensatory, krzywo. Ja to wszystko później poprawiłem już poza wizją. Zrobiłem termikę. Jak widać, był problem z zasilaniem samego układu ładowania. Przywrócenie tego zasilania załatwiło problem. Na szczęście, bo tutaj naprawdę było grubo dosyć z tym zasilaniem. Tam te dwa klucze na wejściu były na pewno wymieniane i one, laminat był też mocno sfatygowany. Widzieliście, zasilanie samego układu było po prostu przerwane. I dziwnego, że laptop po prostu nie startował. Ani nie ładował, nie brał prądu i nie startował. Super, udało się. Dzięki, to tyle. Hejka, cześć.